Halo, halo, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z naszego wąpierza wampyra. Idziemy do kościoła. Nie wiem dlaczego, ale się wyspowiadać. Znaczy, wiem dlaczego, bo nas przekonała wampirzyca. A nie lady. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. Widzieliśmy. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. To sprawa to osobista sprawa, to osobista sprawa. Aha. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Jak widać, jestem tutaj, więc raczej źle. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Okej. Nie czuję jakoś tego, by super ekstra. Whatever happened on this dock is between my sister and I. Mi użyło. It does not concern God at all. Nie czuję tej ulgi. Jakoś nie bardzo. Jakoś nie bardzo czuję tą ulgę, wiecie? Mam nadzieję, że jednak będziemy mogli znaleźć osobę, która za tym stoi. Dobra, nie mam zamiaru z nimi walczyć. Oni się pojawiają za każdym razem, gdy tylko się gdzieś... Gdy wyjdę z gry, gdy wejdę ponownie. Za każdym razem się to pojawia. Ja nie mam zamiaru z nimi za każdym razem walczyć. Bo i po co? Ała, no ale widzę, że oni mają zamiar... Ła! We mnie strzelać. To skubańce. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You... I remember you. To jest ta osoba, która nas przemieniła. I would harm no child of my making. Loki? This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Tell me what you are.
I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood. Oczywiście, że nie może powiedzieć wprost, nie? What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron. Nic nie powiedział. Nic wprost nie powiedział. Totalnie nic. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Totalnie so nic. The vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Akurat nie wiem, czy Edgar będzie wiedział. Bo Edgar jest God jakimś takim... protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Zapraszam. Leave him, Jonathan. Gość, nie boję się ciebie. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Jeszcze pewnie się spotkamy. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a... Zaraz, to jest ta starsza, co... Blood everywhere. Plotkowała? The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Obronię was wszystkich. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Oh yeah. Połóż kres barbarzyństwu Zina Hamptona. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. O Boże, faktycznie, zobaczcie. Tak, to była ta kobieta. What on earth happened here? To była ta kobieta. Ta plotkara taka, nie? Starsza pani. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tutaj też coś się wydarzyło.
W zasadzie możliwe, że tędy... szedł? Nie. Dobra. Święty Smutas East Endu. Sean Hampton. Teraz tak, którędy do doków najszybciej będzie? Jeśli się dobrze orientuję, to pójdziemy sobie tędy. Tu. Tu. Ciebie chyba raczej nie mam jak uleczyć, bo nie mam lekarstwa na twoją chorobę. Przykro mi. Tutaj zawsze był Skal. Nagle go nie ma. O, jest. W samym końcu. Pytanie, czy oni... Nie. Nie mam zamiaru się z nimi w sumie mierzyć w tym momencie. Więc pójdę sobie tędy. Zarzucę sobie tarczę, bo tutaj prawdopodobnie będą stróże Priven. Dokładnie. Dobra. Coraz więcej ich jest. Niestety, coraz więcej ich jest. Ale dobra, wychodzimy tędy. Gdzie będzie Sean Hampton? Po lewej, gdzieś tutaj. Dobry. Poszukaj informacji na temat miejsca pobytu Seana Hamptona. Good evening. Hello again, doctor. Sean Hampton. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Okej, okay, czyli wśród biedniejszych, tak? Oho, ho! Mark my words. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. To jest jakaś nowa osoba. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? Nie jestem w stanie z nim porozmawiać. It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, night time, claiming innocence, then vanishes. Teeth? Claws, murders by night. Dobra, porozmawiajmy z tym z gością w barze, bo zazwyczaj Tom, oni wiedzą najwięcej. I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Rzeki na zachód. Dobra, czyli mamy kolejne informacje. Tom, a jeszcze tutaj informacje to... I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. No, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. W sumie, o, informacje. O Seana Hamptonie. Jako dziecko Sean został podrzucony do katolickiego sierocińca. Swoją drogą on ma 6. poziom hipnotyzmu. What the hell? A mam tylko jedną wskazówkę na temat niego i już dałby mi 3450 punktów doświadczenia za jego krew. Mega sprawa. Dobra, i teraz tak, wzdłuż rzeki. A, w zasadzie mogę pójść tędy. Tutaj. Sobie prawdopodobnie skoczyć. Użyć skoku. O, właśnie. Pyk. Zachodnie doki. Dobrze jestem? Tak.
Haha! Seems like the guard of Priwen is on. No niedobrze. Nie, bardzo niedobrze. O Jezu! Raz, jedzmy go. No kurde, dwóch gości z tą, z ogniem, to nie jest dobry pomysł. Dobra, jeszcze trochę więcej krwi. Kurde! Niedobrze, niedobrze, muszę się uleczyć. O! Raz, jedzmy, potrzebuję się podleczyć. Chyba w tym momencie powinno to zadziałać, bo zrobimy tak. Pięknie! No, nawet z ogniem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nawet z ogniem jesteśmy w stanie sobie poradzić. No i... nawet wyszliśmy na plus, jeżeli chodzi o krew. Wow. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Pytanie, czy idziemy za śladem krwi? Migający skal na 16 poziomie. Ulala, całkiem niefajnie. Teraz jak tam dojść? Jest po drugiej stronie, nie? Tędy nie przejdę. Tędy nie przejdę. Chyba. Tak, nigdzie tutaj nie mam możliwości wskoczenia. Pytanie, czy tutaj jest jakakolwiek droga? Nie, to też jest zamknięte. Ale... sobie weźmiemy przynajmniej jakieś... elementy. Niewielki worek śmieci. Czy jesteśmy w stanie przejść tędy? Tak! Dobra, i o to chodzi. Czy to jest skrót? Jakiś. Możliwe. Że nam to da coś. Czekajcie, tędy. Jest, tu coś jest. Oho, świetnie, gość z tym, z krzyżem. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Ja, gość z krzyżem, mhm. Na bank, dobra, i to jest tutaj. Znajdź Shona Hamptona w dokach East Endzie. Wreszcie mogę tutaj wejść, bo miałem tu jakieś zadanie. Miałem małe zadanie, które wymagało przyjścia tutaj. Ale jak widzę, dopiero teraz jestem w stanie tutaj dojść. A, jest! John Hampton. Proszę bardzo. Co masz na swoją obronę, gościu? Why the long face, doctor?
Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Ho ho ho! Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? No to w takim razie... Powiedz kto. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że próbuję nas zaciągnąć w pułapkę? Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. No chyba, że próbujesz nas wcisnąć w jakąś pułapkę. I... Przez to nie wrócę tutaj, albo chcesz, żebym nie wrócił. Tędy wyjdziemy? Kurde, nie ma chyba tej wyjścia, chociaż tędy możliwe. Cyk. O! Już jesteśmy prawie na drodze. No niestety, tylko że tutaj są łowcy. Nie mam zamiaru się z nimi mierzyć, bo w zasadzie jak z nimi... Notatka stróżów Priven. Jak się z nimi bije, to i tak mi nic z tego wiedzy nie przychodzi, nie? Łowcy wampirów, oszust unikać. Nasi wiadowcy zauważyli ostatnio, że w pobliżu doków pojawił się niejaki... Ichabod? Prawdopodobnie spotkacie go, gdy będzie patrolował ulicę, nazywając się specjalistą od eksterminacji. A to wiem! Wiem, to jest ten, który był przy zwłokach. Tam przy barze. Mhm. Dobra. No i na wprost. No serio, nie trafiłem? Dobra, mam go. I teraz tak, wejście do kanałów. A co to jest? Wejście do kanałów. No to wejście do kanału musi być poniżej, nie? Pod nami. Prawdopodobnie oni go pilnują. A, mam cię! Kurde, coraz bardziej podobają mi się te moje, kurde, umiejętności wampira, naprawdę. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. A, wy tam sobie walczcie. Akurat to mnie nie interesuje. Interesuje mnie za to jedna sprawa, mianowicie gdzieś tutaj widziałem... O, właśnie, dwie skrzynki. Zawsze to na plus, jeżeli chodzi o ulepszanie broni. Teraz tak, wejście do kanałów, tędy. A, wiedziałem. Teraz tylko pół godziny na loading screenie. Jesteśmy w środku.
misje mieszkańców. Niektórzy mieszkańcy chętnie wyślą cię na misję. Wystarczy tylko, że z nimi porozmawiasz. Na pewno ci się odwdzięczą za pomoc. No właśnie, powiem szczerze, że to odwdzięczanie się za pomoc w przypadku zadań pobocznych, tak zwanych śledztwach, investigation, czy jak to tam się nazywa, to zazwyczaj jest kasa, zazwyczaj są szylingi, ewentualnie jakiś wzór, znaczy jakaś fiolka tam, na przykład z jakimś serum czy coś na deser. Zbadaj kanały. Na razie tu nic ciekawego nie ma. Szylingi, ale to jest tylko 5 szylingów. Tędy nie przejdziemy, więc prawdopodobnie wejście od drugiej strony. Weźmy sobie, poczujmy, czy coś tu jest. Nie da rady, dobra, czyli musimy sobie poradzić bez tego. Trochę szylingów. Teraz tak, idziemy górą. Nie schodzimy na dół na razie. Tam coś jest. Tam nie zejdę. Nie ma drzwi, szylingi. Muszę chyba opuścić poziom wody, albo mi się wydaje. There must be a way to control the water level in this reservoir. I need to find the wheel. No właśnie, koło. To teraz tak, tu jest koło jakieś. Ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi. Albo po drugiej stronie jest. A, albo to. Tak. So that's it. These wheels control the water level. Dobra, ale w zasadzie nie widzę, co się zmieniło. Dobra, to jest zamknięte. To też powinno być zamknięte. I poziom wody co? Spadnie? Ej, dlaczego nie mogę? A, bo beczki tam przeszkadzają. O. O Jezus Maria, nie ten przycisk. That gate should shut properly now. Okej. No. I teraz. No. I pięknie. I woda. Obniżyła się? Czy nie? Lećmy niżej. No, ale to tak czy siak... Nic nam to nie daje. Ewentualnie teraz moglibyśmy może skorzystać z tej konsoli, która była tutaj. O, właśnie. Żeby otworzyć tamte drzwi. Dobra, nie dzwoń tak. Skal. O! Skal, który nas wyczuł i uciekł. To ciekawe. Jakieś specyficzne. Kolejna ofiara. To wygląda mi na kryjówkę. Jakąś taką zorganizowaną. Naprawdę. To jest już sztuka. I can't believe I'm doing this. No trochę krwi zawsze trzeba mieć, już nie przesadzaj. Lepiej tak niż ludzi, nie? Chociaż tych złych ludzi, czemu nie? Jeszcze jeden szczurek tutaj lata. Więc sobie go zjedzmy. Pięknie. No i super. Idziemy za krwią w takim razie. Nie widzę tu żadnego skala, w ogóle nikogo nie wyczuwam na daleko. I cannot enter. Z drugiej strony do otwarcia. Ja bym tam nie schodził, ale dobra, no jak już chcesz to. O! To znowu ty. On ostatnio nie był do nas przyjaźnie nastawiony. These
These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog? Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. O nie, będę z nim walczył. Oh fuck. You shall learn to respect the laws of Ascalon. My power you cannot comprehend. What the hell? Jaki on robi duży dasz? Ała! Thy neck shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Dobra. Strasznie mocno bije. Wręcz bym powiedział bardzo mocno. Ała! Ja pierdzielę! Muszę się uleczyć całą tą krwią, którą teraz z niego wyssę. Strasznie dużego dasza robi do przodu podczas ataku. Nie wiem, co robi. Okej, nie! Nie, no serio? O, super! Dobra. Teraz tak, trochę leczenia, a trochę jednak... Foolish Ekon. No, son of. Dobra, mam cię. Teraz tak, osłona. Ups. 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 Dobra, pobijemy go. I teraz tak. On na walkę wręcz ma chyba jakąś tam odporność. O, ała! Your blood is Gdzie on jest? Jest. Return to your apothecary of needles. Okej, raz, dwa i trzy. Cztery! Pięć! Ała, dobra. Czy co, zmienimy na piłę? Oh, mała absorpcji krwi. I shall crush you. Powiem wam. Urodziony jest? Jest. Down. Stay down. Trochę ataku bestii. Slow as a snail. Wow. 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 Trzy, cztery. Chyba piąty, tak. Niestety, toporek kleja chyba będzie sprawdzał się lepiej.
Return to your apothecary and needles. Your blood is mine. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Trzeba mu wyssać projektu. Zaatakować go jakimś atakiem z krwi. O nie, naprawdę? Stay down. I shall crush you. Kolejne cienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow! Bolało! Ej, żeby tego nie czuć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, gdzie on jest? Blood is now mine. Jest! Porobiony! O Boż! Wyglądał na twardziela i to takiego mocnego. Co ty tutaj miałeś? Pokonaj bestie. No i świetnie. Kanały... Ej, ale to nie są... Ale kanały do końca to ja nie zbadałem. Zobaczcie, nadal mi widnieje. Zbadaj kanały. Odblokowano drzwi. Czyli to nie było to, czego szukałem, a może? Ale to, że akurat, kurde, jakiś skal... Chyba, że to jest jakiś skal, który będzie rozumny. Jest też taka opcja, chyba, nie? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. No. I albo może być tam. I zobaczcie, i to wygląda na całkiem zagospodarowany teren w ogóle. Tak jak wcześniej mówiłem. Ale tu nic nie ma. Sprawdźmy jeszcze tutaj. O, kolejna plama krwi. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Zejdźmy jeszcze niżej. Skal. Stara Bridget. Wiem, że coś jest na rzeczy. Ale gdzie oni będą? Kurde, zrobiłem rundkę dookoła. Shit! Zrobiłem rundkę dookoła. Chyba, że tędy. A, widzicie. Jest. Dzień dobry. Terytorium skalów z kanałów. O kurde. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. No dobra. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. A można mu ufać? Sean is a skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine.
And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. Nigdy nie przyjmowała się. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack. But her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Ciekawe. Nieznany. Yes. Harriet Jones. Najpierw oczywiście lutowanie. Supremacja Ekonów. Nie przypadkiem Ekoni są najwybitniejszą i jednocześnie najliczniejszą grupą wampirów. Ekoni stanowią prawdziwą arystokrację wśród nieśmiertelnych i jeśli wolno mi tak powiedzieć, tylko oni potrafią pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego. Fragment praw Ascalonu. Okej. Okay. Hello, Harriet. Do you recognize me? Jakie łomobicka. Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. No jednak trochę żyje na moje oko. Full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Dobra, I have a question pytanie. Of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Jakiego? Shadows? Tell me what you saw. The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Właśnie, może to jest ten sam dźwięk, który słyszymy, nie? Did Sean see it? It spoke only to me. And now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. No dobra, no ale jak my znajdziemy w takim razie ten cały cień? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Może. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know.
I'm not even certain she's a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaunhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Tak, 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 skróty. Just follow the arrows. Skróty jak najbardziej. Kocham skróty. Nie będę musiał przechodzić przez całe kanały. A zwłaszcza taplać się w tej wodzie. Dobra, i teraz tak. Widzę, że na wyższym poziomie jest dopiero wyjście, prawda? Tylko jak tam wleźć? A tu są schody, okej. Okay. Tu i tu. Dobra. Jeszcze tutaj zajumam coś? Szylingi i winian żelaza. Winian żelaza to jest jedna z takich, powiedzmy, podstawowych... A, to jest kryjówka! Jedna z podstawowych rzeczy. Zwyczajny buzdygan, z których będziemy mogli korzystać właśnie przy tworzeniu jakichś tam leków. Dobra. Teraz to jest dobra, to jest kryjówka, ale to z kryjówki mi nic nie przyszło. Jakim cudem w takim razie możemy się stąd wydostać? Mówiła o jakimś skrócie, nie? This is despicable. Mówiła o jakimś skrócie. A nie mogę się tu leczyć, serio? Tędy. Nie no, nie mówcie mi, że. Nie no, tędy nie wyjdę. It's locked. To są drzwi zamknięte. Chodźmy w takim razie tu. Tu. Że gdzieś tu jest wyjście. A, chyba znalazłem. Tak. Dobra, uleczmy się do maksa, jeśli w ogóle będziemy mieli tyle krwi, żeby móc zrobić. Coś odkręciłem, ale nie mam zielonego pojęcia co. Wyjście. Super. Chyba wyjście na powierzchnię, a przynajmniej mam taką nadzieję. Myślałem, że jak czerwony znacznik jest, to nie mogę tego otworzyć, bo nie mam klucza. Na stole warsztatowym możesz stworzyć rozmaite sera. Dobrze, nie sery. W sytuacji niebezpiecznego pojedynku mogą ci one uratować życie. Z tego co wiem, to mam jedno serum aktualnie stworzone. Mogę stworzyć jeszcze chyba jakieś dwa. To jedno serum pozwala mi przywrócić od razu 300 punktów zdrowia. A drugie, które mogę przygotować, to chyba zwiększa nam regenerację wytrzymałości. Czyli po prostu szybciej odzyskuje wytrzymałość, a ona jest no, dosyć ważna. Chociaż w tym momencie jestem w stanie ją w miarę dobrze zarządzać podczas walki. Z tego co zauważyłem w ogóle, to umiejętność pod... ta taka, której znikam i atakuję wszystko dookoła, to nie zużywa mi krwi. Locked, all right. Nie zużywa mi krwi. Tak samo jak tarcza. Dobra, wychodzić. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Z tym gościem jest coś ewidentnie nie tak. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted.
Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Ten gość jest bardzo dziwny. Take. Eat. This is my body. Ale niedosłownie! Niedosłownie! Jezus Maria, co za typ! Wiedziałem. No i kolejna sprawa, słuchajcie. Albo go oszczędzamy, albo wysysamy z niego krew. I teraz tak, albo jak go oszczędzę, to później on zacznie zabijać normalnych ludzi, albo jeżeli wysiemy z niego krew, to nie będą mieli przyczółku ludzie i ta dzielnica to stanie się totalnie wroga i nie będzie miała gdzie się chować. Ludzie nie będą mieli gdzie przychodzić. Ja pierdzielę, no! Nie no dobra, oszczędźmy go. Gdzieś tam ufali mu też ci w podziemiach, ta stara Bridget. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Taki trochę fanatyczny jest ten typek, nie? To jest tylko problem. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Fajny ołtarzyk. Oho. Baranek ofiarny. Nowi mieszkańcy dostępni do zabicia. Poziom hipnotyzmu wzrósł. Jedna utracona wskazówka została na temat Shona Hamptona. Kurde, nie wiem dlaczego. Możliwe, że musiałbym wybrać drugą opcję. Złożona kartka. Używasz mi grzech, który muszę ci wyznać. Czasami chciałbym cofnąć czas i nie ratować Jasona, gdy tonął w kanale. Wreszcie to się wyrzuciłem, wybacz mi, ojcze. Nawet William Bishop, choć głęboko uzależniony, stara się przemóc alkoholizm i znaleźć zbawienie w świetle Chrystusa. To będzie informacja na temat właśnie Jasona Daleya. Shane Hampton uratował Jasona, kiedy ten zalany w trupa wylądował w kanale. Ulala! Milusia. Wszystkie informacje na temat niego już mamy skompletowane.
Dobrze wiedzieć. Dobra, co teraz? Możemy stąd jakkolwiek wyjść? O, nadpalony list. Proszę, proszę. Ktoś coś próbował wyrzucić. Panno Poxton, doszły mnie wieści w azylu Hamptona od miesięcy, pieniądze jakiekolwiek wsparcie. Jeśli wciąż nie otrzymam pozytywnej odpowiedzi, być może zawsze dostają, nie przyjmują odmowy, brak odzewu. Ulala! Lottie Paxton. No myślę, nie mieliśmy do czynienia. Ale kolejna informacja. Gdy wam powiem, że zdobywanie informacji na temat tych ludzi jest bardzo opłacalne. Bo dostajemy dużo expa. Brak, który tu się wychodzi tędy. Another corpse thrown in the streets. Wow, wow, wow. Someone's playing a very sick game. Wow, 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 wow. Czy medalion? I know this brooch. Brosza. This is my mother's. A birthday gift from father. Czyli ma coś związane, coś jest związane, kurde, z moją matką? 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Czyli co, spotkanie z mamusią? 4000. Stara brosza. Wow, tych przedmiotów całkiem sporo już mamy. Portfel nieboszczyka również nam wpadł w rąsie. Okej. Okay. Jak daleko teraz mamy do matki? W północnych dokach. Spokojnie, powinniśmy przejść tędy, jeżeli będzie wszystko pootwierane. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.